Czym jest Festiwal Europejski Poeta Wolności? Europejski Poeta Wolności jest festiwalem, jest świętem poezji i świętem przekładu. Jest imprezą literacką wyjątkową, mam takie wrażenie, nie tylko w Polsce, ale na mapie kulturalnej Europy, dlatego że po pierwsze jest wyłącznie skupiony na poezji i to w dodatku poezji w przekładzie, więc nie eksportujemy, jak to zwykle bywa, swoich autorów, zresztą Polska i tak od lat uchodzi za ojczyznę poezji i poetów, więc myślę, że jeszcze jeden festiwal, który miałby świat utwierdzić w tym przekonaniu, niekoniecznie jest potrzebny. Natomiast uczymy się słuchać innych głosów poetyckich, innych języków, innych kultur i co dwa lata, bo festiwal odbywa się w cyklu dwuletnim, nominowanych jest 7 krajów, z każdego z tych krajów zapraszamy jednego autora. Wszyscy finaliści nagrody mają opublikowane książki w pięknej, specjalnej edycji wydawnictwa Słowo oraz Terytoria. Więc można powiedzieć, że ten festiwal stwarza szansę, żeby autorzy, wybitni autorzy europejscy, no, mogli się dostać, dobić, dotrzeć do polskiego czytelnika. I same książki są jakąś nagrodą, dlatego że doskonale wiem, jak trudno poecie wydać książkę, duży wybór wierszy czy w obcym języku. Więc ja, będąc finalistą takiej nagrody, już czułbym się usatysfakcjonowany. A co oznacza dla Gdańska ta nagroda? Czy dzięki niej miasto staje się wyraźniej obecne na polskiej mapie literackiej, na której niewątpliwie jest obecne dzięki wspaniałym twórcom? Ja myślę, że każdy człowiek ma swoją mapę i literacką, i kulturalną. I są takie mapy, na które nie sposób się wedrzeć żadnym wydarzeniem, choćby najbardziej medialnym. Ja mam wrażenie, że w środowisku, nie tylko w środowisku, właśnie to jest bardzo ważna cecha tego festiwalu, że my się próbujemy otworzyć na szerszego odbiorcę. Są festiwale całkiem niezłe, ale które, no, strzelają sobie w stopę, zamykając się w środowiskowych kręgach. Mam wrażenie, czasami będąc na różnych imprezach poetyckich, że właściwie one mogłyby się spokojnie odbywać bez widowni. W dodatku nawet między poetami nie ma wielkiego porozumienia, bo oni są jakoś tak neurotycznie, stolikowo rozgrupowani środowiskowo. I to mnie strasznie mierzi w życiu literackim, w życiu poetyckim od lat. Mam wrażenie, że ten festiwal, co pokazuje już sam skład kapituły, która nie składa się z literaturoznawców wyłącznie, z krytyków, speców od literatury, ale z przedstawicieli różnych dziedzin sztuk. Jest Agnieszka Holland, jest Anda Rotenberg. To pokazuje, że chcemy czytać i chcemy nagradzać poezję z perspektywy wrażliwego, inteligentnego czytelnika, a nie tylko z perspektywy kogoś, kto tak jak mówię, specjalistą od literatury i lansuje poezję dla wtajemniczonych. I podobnie z formą podania tej poezji, zwłaszcza w tegorocznej edycji, jakby poszerzyliśmy festiwal o takie dwa pola, dwa skrzydła, filmowe i muzyczne, dlatego że poza poezją samą w sobie, która jest tutaj najważniejsza, poza poetami, poza tłumaczami, interesowało mnie coś szerszego, coś takiego, co bym nazwał może nieco górnolotnie poetyckością, czyli czymś, co jest duszą wiersza, ale też duszą każdego tekstu, tak, każdego dzieła artystycznego. Jakby poetyckość jako przestrzeń wspólna wszelkiej działalności twórczej, ale też jak mówisz, jako cecha, pewna predyspozycja do takiego, a nie innego odbioru świata. I dlatego postanowiłem sprawdzić, jak słyszą poezję współcześni wybitni kompozytorzy polscy, no i jak widzą poezję twórcy filmowi. I blok filmowy był możliwy dzięki współpracy z Festiwalem Zebra, to jest największy chyba na świecie, w Europie na pewno, przegląd klipów poetyckich bazujących na poezji. Co dwa lata w Berlinie odbywa się fantastyczny festiwal. To jest niesamowite, że tak zdawałoby się niszowa forma potrafi przyciągnąć setki widzów przez kilka kolejnych dni. My importowaliśmy bardzo drobną cząstkę Festiwalu Zebra, ale i tak gdańscy widzowie mieli okazję obejrzeć kilkadziesiąt fantastycznych, dwu-, trzyminutowych etiud filmowych bazujących na wierszach
klasyków, ale też czasami zupełnie młodych autorów. Drugie skrzydło to skrzydło muzyczne. Tutaj muszę powiedzieć, że w ogóle próba łączenia poezji z innymi dziedzinami sztuki. Ja, układając program tego festiwalu, trochę działałem wbrew sobie. Ja się musiałem długo przekonywać, po co poezji muzyka, po co poezji obraz. Nawet kartkując tomiki wierszy, które są bogato ilustrowane, zawsze sobie zadaję pytanie, po co? I mam wrażenie, że po to, żeby wiersz mógł się uwiarygodnić poprzez ładny obrazek, a obrazek mógł się poczuć pewniej w sąsiedztwie dobrego wiersza. Wiersz dobry nie potrzebuje żadnych dostawek, świetnie sobie radzi w ciszy na kartce papieru. Natomiast pomyślałem, że tak naprawdę w zderzeniu muzyki i literatury, filmu i literatury, może się wydarzyć coś, co się nie dzieje podczas cichej lektury. Może się pojawić jakaś trzecia jakość, kiedy to słowo poetyckie jest nagle użyte jako instrument, jako integralna część jakiegoś instrumentalnego, dźwiękowego uniwersum. To jest ciekawe, jak kompozytorzy dobierają wiersze. Oczywiście nie mają kompletnie, jakby nie są absolutnie zablokowani na tę komunikacyjną warstwę tekstu, ale przede wszystkim traktują go dźwiękowo. I to jest niezwykle ciekawe. Oczywiście poezję można z muzyką łączyć na różne sposoby. Albo tak, jak robią to, nie wiem, jakieś trupy rockowe, ale ja mam zawsze takie poczucie, że to jest coś bardzo nieświeżego. Już zawsze mi to zalatuje jakimś epigonizmem, jakieś punkowe czy undergroundowe podkłady do poezji. Mam wrażenie, że to się trochę wyczerpało i to jest takie powielanie tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych 50 lat temu. Podobnie sceptyczny jestem wobec tego, co się nazywa poezją śpiewaną. Dlatego, że rzadko zdarza się, że utwór należący do tego gatunku rzeczywiście czerpie swoją melodię z wiersza. Na ogół jest tak, że to śpiewanie tak naprawdę zabija poezję, która powinna być w centrum tych utworów. Tutaj, łącząc wiersz z najwspółcześniejszą muzyką symfoniczną i elektroakustyczną, mam wrażenie, że ci kompozytorzy wyciągają z wiersza jego własną melodię, a nie próbują go obudować na siłę i zagłuszyć własnym jakimś instrumentarium. Czy dla tego festiwalu istotne jest to, gdzie się odbywa, tak? Czy tło historyczne Gdańska jako kolebki polskiej wolności po 1989 roku jest tutaj ważne? No, oczywiście, że jest ważne i uważam, że nie tylko nie powinniśmy się wstydzić, ale wręcz podkreślać to wagę tego, co się stało tutaj 30 lat temu i 40. I oczywiście nazwa festiwalu do tego nawiązuje, ale wczoraj słuchając przemówienia pana prezydenta na gali wręczenia nagrody, kiedy właśnie podkreślał ten historyczny i ideowy charakter tego konkursu i tej nazwy, miałem takie poczucie, że właśnie pan prezydent jako polityk powinien podkreślać ten historyczny i ideowy walor tego przedsięwzięcia. Natomiast ja, pytany w wywiadach o rozumienie wolności, raczej jestem od tego, również jako człowiek piszący wiersze, żeby trochę tę wolność od polityki i od ideologii separować i odrywać. Oczywiście poezja pełniła ogromnie ważną rolę w tamtym czasie. Istniał jeszcze etos poezji. Ludzie znali całe frazy swoich ulubionych poetów na pamięć. To była rodzaj magicznej, zakazanej mowy, pewien kod, który można było obejść, ten beton twardogłowy, komunistyczny i jakoś znaleźć chociaż minimalną przestrzeń wolności. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że wszelkie romanse polityki i sztuki, polityki i poezji, no kończą się niestety, albo stety, fiaskiem artystycznym i że poezja i jakakolwiek ideologia no nigdy nie szły w parze. Każda ideologia potrzebuje jednak podziału na ja i oni, na my i oni. No, musi mieć jakiegoś wroga albo przynajmniej jakiegoś polemistę. Natomiast poezja raczej rozkłada ręce. No, co mogę powiedzieć? No, poezja
w sposób piękny mówi, nie wiem, jak naprawdę jest, nie wiem, jak świat jest zrobiony. Dzień nie jest przeciwieństwem nocy, zielone nie jest przeciwieństwem czerwonego, a deszcz nie jest ani wodą z nieba do końca, ani słońcem za chmurami. Więc jakby poezja gdzieś siedzi w tej derridiańskiej różni, w tym différence. Natomiast każda ideologia opiera się jednak na takim dialektycznym myśleniu. Więc, wolność bardzo szeroko rozumiana, przede wszystkim jako wolność artystyczna, która, bo tylko wysoki poziom artystyczny jest w stanie nas uratować przed upublicystycznieniem sztuki. Też wolność też od polityki, ale też wolność poruszania się w kulturze, drugi werdykt. Pierwszym laureatem był Ładzimir Arłow, poeta z Białorusi. I tak się zbiegło, że akurat Arłow był jednocześnie, jest dobrym poetą i jest bardzo aktywnym działaczem na rzecz demokratyzacji Białorusi. I można było odnieść takie mylne wrażenie, że w kolejnych edycjach jurorzy będą nagradzali koniecznie takich poetów, którzy jednocześnie aktywnie walczą na polu polityki. Nie, tak się akurat szczęśliwie zbiegło, ale już drugi werdykt, czyli Durs Grünbein z Niemiec, człowiek poruszający się między galerią a biblioteką, no właściwie wolność właśnie jako ta swoboda poruszania się, będąc absolutnie wrośniętym i zapoznanym z dziedzictwem kultury europejskiej. To też jest wolność.